Siemano, witam Was w kolejnym dniu w Istambule. Wczoraj się już z Wami nie pożegnałem, bo nic ciekawego tam nie było. No i po prostu jakoś już odpadłem w hotelu. Witam Was w kolejnym dniu. Znajduję się właśnie przy jednym z meczetów przed Grand Bazarem. Później będzie Grand Bazar, jedna z głównych atrakcji turystycznych w Istambule. A po Grand Bazarze, za nim z kolei, znajdą się już dwa najważniejsze budynki dla Istambułu, czyli Hagia Sofia oraz niebieski meczet. Także później zobaczymy sobie na pewno przebitki z tych dwóch lokacji. Natomiast najpierw obczajmy sam Grand Bazar, pokażę Wam jakieś ciekawe rzeczy wokół, jakieś ciekawe fanty może uda nam się tam znaleźć, chociaż wiem, że Grand Bazar jest bardziej taki przereklamowany, więc też raczej nie nastawiam się na jakiś shopping, natomiast myślę, że gdzieś tam te okoliczne bazary się ogarnie. No i też wokół Grand Bazaru widziałem, że jest też bazar egipski, więc zobaczymy, co tam ciekawego jest. Pewnie więcej takich arabskich z kolei klimatów, czyli coś bliżej mojemu sercu, jak dobrze wiecie. Nie tylko perfumy, ale też i cały design arabski jest bardziej w moim guście. Najbardziej opłaca się wejść do Hagi Sofii albo właśnie do niebieskiego meczetu, kiedy już zaczyna zmierzchać, dlatego że zapalają się wszystkie światła i po prostu fajniej to wszystko wygląda. W dzień warto zobaczyć z zewnątrz, natomiast najlepiej w środek zobaczyć, kiedy już jest ciemno, kiedy już światła rozbłyskają, dlatego że wtedy po prostu jest lepszy klimat. Ja znajduję się właśnie tutaj na tym placyku przed jednym z meczetów. Także na początek pokażę Wam tylko i wyłącznie z zewnątrz meczety, później lecimy na Grand Bazar. No i dopiero pod wieczór będą wnętrza tych dwóch niesamowitych budowli. Oczywiście pogoda dopisuje, jest świetna, cieplutko, lekko chłodny wiatr jest, także znów zwodnicza pogoda, słońce mocno opala, natomiast wiaterek chłodny, także trzeba uważać. No dobra, na ten moment kończę i widzimy się już bliżej Grand Bazaru, a w międzyczasie pewnie jakieś przebitki z trasy do tego miejsca. Moi drodzy, dotarłem już do Grand Bazaru i już trochę muszę Wam powiedzieć, że lekko mnie to przytłacza. Bardzo dużo ludzi. Widać, że jest to takie mega nastawione na turystykę. Wszędzie wokół jak na razie sklepy z biżuterią, ze złotem. Pełno różnych dziwnych elementów i muszę Wam powiedzieć, że no jest lekkie przytłoczenie. Robi to wrażenie, ponieważ jest tutaj bardzo, bardzo dużo różnych sklepów. No tutaj akurat wszedłem w alejkę, gdzie akurat jest dużo biżuterii, dużo różnych naprawdę pięknych elementów. Jeżeli ktoś lubi taką bogatą biżuterię i ktoś lubi tego typu klimaty, to jak najbardziej myślę, że mu się tu spodoba. Trochę jak targ złota w Dubaju mniej więcej, tak to wygląda i muszę Wam powiedzieć, że no super to wszystko robi wrażenie, ale no dla mnie jest tu za dużo ludzi. Raczej będę szukał takich lokalnych bazarów gdzieś tam właśnie przy hotelu, ponieważ tam jest lepszy klimat, bardziej lokalny. Mniej nastawione jest to wszystko na sprzedaż, na to, żeby, że tak powiem, oszukać nieświadomych turystów. Ceny są dużo wyższe na takich bazarach, więc jeżeli macie zbędną gotówkę i Wam nie zależy, to jak najbardziej myślę, że warto zrobić sobie tutaj zakupy, ponieważ jest to fajne doświadczenie na pewno, bo dużo tu jest różnych ciekawych, fajnych fantów. Po ubrania, po piękne tkaniny. Widzę, że tutaj właśnie zaczynają się jakieś sklepy z tkaninami.
Wszystko jest takie piękne, kolorowe, ładnie to wszystko wygląda, także jeżeli tego typu klimat Wam odpowiada, to jak najbardziej. Mi nie do końca, dla mnie jest za dużo ludzi, trochę się tu czuję przytłoczony, także co tu dużo mówić. Pokażę Wam jeszcze jakieś przebitki, chociaż dużo ludzi tutaj nie bardzo chce, aby cokolwiek nagrywać. Od razu mówią no photo, więc zobaczymy jak to tam będzie. Pokażę Wam co nieco. I później idziemy, tak jak Wam wspomniałem, na te dwa meczety, czyli Hagia Sofia i niebieski meczet. I wieczorem dopiero pokażę Wam jak to wszystko wygląda oświetlone. No, ja już jestem po Grand Bazarze. Powiem Wam, że dla osób, które nie lubią tłumów, nie lubią ludzi, są introwertykami, to jest niezłe przeżycie. Wypompowało mnie maksymalnie z energii, więc teraz zbieram siły na kolejne wojaże. Już pojedzone zostało, parę małych zakupów poczynionych. Udało mi się nieźle tam wyhandlować, więc jeszcze ceny były ok. Znajduję się właśnie w miejscu, w którym znajdują się dwa najważniejsze, można powiedzieć, zabytki dla Istambułu, czyli właśnie Hagia Sofia oraz niebieski meczet. W pierwszej kolejności pokażę Wam okolice Hagia Sofia, a dopiero później niebieski meczet. Także zapraszam na przebitki i zobaczcie, jak tutaj jest pięknie, mimo ogromnego tłumu ludzi. Wy to widzicie, zobaczcie ile w ogóle jest ludzi i powiem Wam, że hardcore i trochę jakby nie ma tej atmosfery takiego fajnego zwiedzania, nie ma tego fajnego klimatu. Jeszcze tu wieczorem przyjdziemy, ale powiem Wam, że jakby no nie jest to zupełnie mój klimat. Przede wszystkim jest tu tyle ludzi, że po prostu co tu dużo mówić, jak wiadomo przed meczetem trzeba ściągać buty. I praktycznie w całym meczecie śmierdzi butami, śmierdzi niemytymi ludźmi, śmierdzi skarpetami starymi, także no jakby doznania są średnie. Sam budynek bardzo ładny, ale generalnie śmierdzi tutaj. Co tu dużo mówić, na pewno tu nie ma dobrych zapachów.
Jestem już po obejrzeniu Hagi Sofii i muszę wam powiedzieć, że jakoś mam takie mieszane uczucia. Ja wiem, że to jest budynek po przejściach, że był przejmowany z jednych rąk do drugich poprzez chrześcijan, później znowu islam i tak dalej, i tak dalej. Rozumiem jakby ten cały zamysł, ale po prostu jest to w rozsypce. Już tyle lat minęło, a ta Hagia Sofia dalej jest taka rozsypana, więc też jakby ciężko mi jest to ocenić. Owszem, widać tam w te różne wpływy, różne kolory farby, różne faktury, różne struktury. Generalnie jest tam jeden wielki miks i nie do końca mi się to podoba, bo wydaje mi się, że już na przestrzeni tych lat już dawno to powinno zostać jakoś odrestaurowane, ładnie to ogarnięte. Tym bardziej, że jest to taka wizytówka Istanbulu, więc ciężko mi to jakoś ocenić. Było ok, fajnie zobaczyć coś takiego, ale zdecydowanie lepsze wrażenie będzie robił niebieski meczet, do którego właśnie teraz zmierzam. I myślę, że niebieski meczet będzie zdecydowanie ładniejszy, jest bardziej zadbany, jest bardziej odrestaurowany, także wydaje mi się, że jakby ta opcja będzie zdecydowanie fajniejsza. Wiadomo, Hagia Sofia jest starsza, wiadomo, Hagia Sofia ma większą tradycję, więcej tam się, że tak powiem, działo, natomiast wydaje mi się, że niebieski meczet będzie po prostu zdecydowanie fajniejszy. Jestem właśnie w niebieskim meczecie Blue Mosque i muszę wam powiedzieć, że mam teraz tu taką zagwozdkę, bo z jednej strony z zewnątrz wygląda zdecydowanie lepiej niż Hagia Sofia, ale w środku muszę powiedzieć, że jest tak dosyć tak zachowawczo. I tak jak na przykład Hagia Sofia w środku nie jest może jakoś super jeszcze odrestaurowana, to ma jakiś tam w sobie większy klimat. Jest tam bardziej ciemno, bardziej przytulnie, ciepło i ma to swój taki urok. Natomiast w tym Blue Mosque'u no jest tak dosyć mdło, bym nawet powiedział. I myślę, że z zewnątrz robi większe wrażenie niż ze środka. Jedyny plus jest taki, że nie śmierdzi tu starymi skarpetami i butami, tak jak właśnie w Hagi Sofii. Tutaj jest, że tak powiem, przewiew normalny. Jednak chyba środek bardziej mi się podoba Hagi Sofii. No i też oświetlenie w tym niebieskim meczecie jest gorsze, dlatego że jest bardziej zimne. W Hagi Sofii jest cieplejsze i ono bardziej robi ten klimat. Natomiast tutaj mamy po prostu więcej takich jasnych akcentów. No i też nie robi to takiego fajnego, mistycznego i klimatycznego obrazu, tak jak właśnie w Hagi Sofii. Także mam mieszane uczucia. Środek lepszy Hagia Sofia, za to z zewnątrz wygląda średnio. Natomiast Blue Mosque z kolei jest z zewnątrz piękniejszy, ładniejszy, natomiast środek nie jest już aż tak okazały, jak na przykład właśnie w Hagi Sofii. Ja w tym momencie pokazałem wam, jak wygląda właśnie środek tych dwóch meczetów, ale też poczekamy do zachowania
zachodu słońca, aby też zobaczyć, jak wygląda, kiedy już jest ciemno na zewnątrz, jak to oświetlenie daje radę. Oczywiście w Lumosku też to zobaczymy, ale też przede wszystkim w Hagi Sofii. Zobaczymy, jaki to robi klimat, ale wydaje mi się, że Hagia Sofia będzie zdecydowanie fajniejsza i zdecydowanie bardziej przytulna w środku niż właśnie ten niebieski meczet, w którym aktualnie się znajduję. Także zrobię Wam jeszcze jakieś przebitki, no i oczywiście widzimy się już, kiedy zapadnie zmrok. Przed chwilą mogliście zobaczyć urywki z Hagi Sofii właśnie wieczorem. Zdecydowanie lepiej to już wygląda, lepszy klimat, mega tam było. Dodatkowo jeszcze te pieśni religijne, to już w ogóle fajną robiło to atmosferę. Ja teraz jestem właśnie w Blue Mosku, czyli w niebieskim meczecie. I tutaj już zdecydowanie widać to, że jest lepiej to wszystko zorganizowane, bardziej to odrestaurowane, ładne oświetlenie. No i też tak z drugiej strony fajnie, jakby ten Blue Mosk był podświetlony na taki właśnie błękitny kolor. To by mogło zrobić fajne, ciekawe wrażenie, ponieważ jak na razie po kolorze oświetlenia nie widać, że jest to Blue Mosk. Natomiast mimo wszystko uważam, że oświetlenie jest bardzo klimatyczne, nierażące, bardzo ładnie jest podkreślona sama bryła budynku, także wydaje mi się, że wygląda super. Możecie zobaczyć, zaraz Wam jeszcze lepsze przebitki pokażę. No i oczywiście wejdziemy do środka i też zobaczymy sobie, jak to tam wszystko jest.